Dobry wieczór Państwu. Dotarł do nas nasz gość honorowy, pan Tadeusz Rolkę. Serdecznie witamy. Chciałam na początku Państwu również przedstawić Małgorzatę Purzyńską, naszą koleżankę z Domu Spotkań z Historią. Jest to dla nas bardzo szczególny dzień. Witamy, Małgosiu. Spotkanie o Warszawie, o latach 40. i 50., a przede wszystkim o wspomnieniach pana Tadeusza poprowadzi Jerzy Majewski. Zapraszamy serdecznie. Chyba zaczniemy, tak? Proszę Państwa, oczywiście głównym bohaterem jest pan Tadeusz Rolkę, ale tym drugim bohaterem równoległym jest Warszawa, bo opowiadamy dzisiaj o Warszawie pana Tadeusza Rolkę. Pan Tadeusz jest warszawiakiem, można powiedzieć z krwi i kości, można. Pierwszy świadomy adres pana, Nowy Świat 60, chociaż wiem, że pan wcześniej mieszkał gdzie indziej jeszcze. Mieszkania 5, tak? Trzecie piętro od frontu. Telefon 234-37. Polecam. Mieszkanie na Nowym Świecie było atrakcyjne. Ale dom niby stoi, ale go nie ma. To jest tak zwany dom pod lwem na rogu ulicy Ordynackiej. I pan Tadeusz mieszkał tam z rodziną, z bratem. Mieszkał do września 1939 roku. We wrześniu bomba zniszczyła ten budynek i okupacja, to jest kolejny adres, czyli ulica Kredytowa przy placu Dąbrowskiego. Północna pierzeja placu Dąbrowskiego, tam gdzie dzisiaj jest przedszkole mniej więcej. Kredytowa 10, mieszkania 13. Telefon. Trzecie piętro w podwórku, telefon 501-74. Tak jest. Tutaj, tu jeszcze, być może Państwu uleciało to uwadze, w podwórku, czyli w oficynie, to jest bardzo ważne, dlatego że teraz opowiem historię o trzecim bohaterze, bardzo ważnym. Ci bohaterowie się potem zmieniali niestety, ale nie wiem jak długo pan miał tego trzeciego bohatera. Trzeci bohater, czyli aparat fotograficzny. Pierwszy aparat, Kodak, taka dziwna nazwa, Baby Box. Co to znaczy Baby Box? Znaczy nie, no wiemy co to znaczy, tylko co to znaczy, jakim był ten aparat dla dzieci, tak. I aparat, który w ten czas w Ameryce pewno był bardzo tani, natomiast na moją kieszeń 14-latka był pewnym wysiłkiem finansowym. Ale musi pan powiedzieć, jak go pan kupił, bo to był aparat kupiony za własne pieniądze, ale nie własne, otrzymane od rodziców, tylko zarobione, tak, własną pracą ciężką. Ja uważałem, że mężczyzna w takim wieku, w jakim się znalazłem, powinien mieć już własne pieniądze. Szczególnie, 14 lat, 14. Że mama miała moje jakieś takie kieszonkowe, czy jak to się nazywa. Chyba to było bardzo mało, bo mama miała bardzo małą pensję. Więc ja usiłowałem coś zarobić i ja robiłem modele. Modele statków albo modele samolotów, ponieważ na ulicy Świętokrzyskiej przy Nowym Świecie był taki przed wojną jeszcze był sklep z takimi właśnie rzeczami do robienia, do klejenia. I w czasie wojny on też był czynny i on, ponieważ to była chyba niemiecka firma, więc tam można było dostać genialne kolejki elektryczne we wszystkie możliwe sposoby i wagony z różnych kolorów i krajów. Można było dostać takie gotowe w paczkach, takie do it yourself, takie do majsterkowania. I myśmy z bratem, to było drogie też, ale myśmy jakoś kupowali i kleili te piękne statki. To były okręty wojenne. Na przykład skąd ja znam nazwę niemieckich miast, trzy miasta niemieckie, które są na K. Königsberg, Köln, Karlsruhe.
Nie miałbym o tym pojęcia, gdybym nie wiedział, że w niemieckiej flocie wojennej istnieją trzy krążowniki, które się nazywają Königsberg, Köln, Karlsruhe. Więc ja kupiłem pudełko z tym Köln i wykleiłem go i bardzo precyzyjnie zrobiłem piękny model. Naprawdę to było ślicznie robione, to było bardzo precyzyjnie. I od czasu do czasu widocznie taki model komuś sprzedałem i to musiało mieć jakąś swoją cenę, więc starczyło mi na ten dziecinny aparacik. Tak. No i ten dziecinny aparat, Baby Box, został wykorzystany w roku 1944 po raz pierwszy, ale oczywiście nie w czasie powstania, tylko dużo wcześniej. Na zdjęciach widać, że było paskudnie na zewnątrz, czyli słońce pewnie było, tylko była taka wiosna, przedwiośnie. I pan Tadeusz wtedy zrobił taki klasyczny, klasyczną fotografię od właśnie, nie od od ogółu do szczegółu, tylko od szczegółu do ogółu. Czyli pierwsze zdjęcie, służąca Marysia. Drugie zdjęcie, koleżanka służącej Marysi. Kolejne zdjęcie, stół z kwiatami. Następne zdjęcie, widok z okna. I tu jest ważna właśnie, to pamiętacie państwo, pan Tadeusz mieszka w oficynie. Czyli widok z okna na podwórko studnie. Ale nad to podwórko studnie wyrasta kamienica Goldstanda, ogromna kamienica, która znajdowała się na rogu Kredytowej i Placu Dąbrowskiego. Wielka, wspaniała, wysoka. Kredytowa 9. Tak jest. A potem pan Tadeusz wyszedł na plac i zaczął fotografować plac, czyli fasadę kamienicy, budę jakąś, która stała na tym placu, i inne budynki na placu. No i tak powstała, rozumiem, pierwsza seria pana zdjęć. Tak. I to jest coś takiego, oczywiście to u mnie nie było uświadomione, ale to może być pierwsze ćwiczenie w ogóle w szkole fotografii. I ja takie ćwiczenia moim studentom zadawałem. Zrób jako pierwsze moje zadanie ode mnie na mój wykład. Proszę, zrób swoje miejsce. Zacznij od swojego łóżka, swojego stolika. Rób, jak wygląda twoje wnętrze, a potem wyjdź na zewnątrz. Może masz dom, to twój dom sfotografuj, czy jest ogród. I ja to powtarzałem, nie wiedząc o tym, że kiedyś sam postąpiłem według tego wzorca, mając lat 14 czy 15. No właśnie, i tutaj kolejne pytanie, właściwie dwa pytania. Po pierwsze, jak to było z tym fotografowaniem w czasie okupacji? Czy można było fotografować? I tu mamy fragment. Tak? Przypomnijmy troszeczkę, nie wiem, czy mnie słychać teraz, że jednak spotykamy się z okazji wydania książki, biografii Tadeusza Rolke. Tadeusz już dawno myślał o tej książce i prosił mnie, żebym zaczęła pisać, ale ja wtedy się nie czułam na siłach. Po latach się odnaleźliśmy i powstała książka. I teraz przeczytam fragment. Wielkie słowo, odnaleźliśmy się. Ale potrzebne w życiorysach. A co mam powiedzieć? A właściwie to było tak, że była tu jakaś wieczorna impreza w DSH, i wtedy jeszcze byłam ubrana w czarną sukienkę i w czerwono-czarny żakiet i on mnie zauważył wtedy i sobie przypomniał, ale myślę, że to z powodu stroju. Ja zadaję takie pytanie. W czasie okupacji można było fotografować na ulicy. Był zakaz, ale ja nie miałem problemów. Pamiętam, szliśmy w Aleje Ujazdowskie na spacer, już miałem aparat. Zeszliśmy Agrykolą, bo łazienki były niedostępne dla Polaków. Stamtąd jest widok na pałac. Była ładna niedziela, sporo spacerowiczów. Chłopak fotografował swoją dziewczynę świetnym aparatem Voigtlander 6x9. Ludzie robili zdjęcia. Jakich filmów używałeś? Niemieckich, Aqua.
Były zakłady, które wywoływały filmy i robiły odbitki. W Warszawie było wielu fotografów, którzy robili zdjęcia do legitymacji ślubne, wywoływali filmy i przygotowywali odbitki. Blisko mnie na Mazowieckiej były dwa zakłady. Dalej na Starym Mieście i na Świętojańskiej również. Mieli przedwojenne zapasy papieru Franaszka, przypuszczam, że Akwę też. Oglądałem wystawę warszawskiego sklepu Heinricha Hoffmana z najnowszymi modelami aparatów fotograficznych. Hoffman był oficjalnym fotografem Hitlera. Miał wyłączność na publikację wszystkich fotografii wodza i nieźle się dorobił. W jego monachijskim studiu Hitler, przyszły wódz III Rzeszy, poznał laborantkę, 17-letnią Ewę Braun, która została jego kochanką. Ile filmów zrobiłeś w czasie wojny? Kilkanaście. Ostatni w niedzielę przed powstaniem. Pojechaliśmy z mamą i Andrzejem, to jest brat Tadeusza, na Mokotów do wujostwa Pieniążków, gdzie ciocia spędzała wakacje. Ja z aparatem. Front sowiecki był niedaleko Warszawy. Było już po tej fali, kiedy Niemcy uciekali przez Warszawę, co tak wszystkich bawiło. Staliśmy na skarpie i obserwowaliśmy niemieckie samoloty, które startowały z Okęcia. Przelatywały nad nami na drugą stronę Wisły na front. Fotografowaliśmy je. Zrobiłem jeden czy dwa filmy. Na drugi dzień poszedłem na Świętojańską, zostawiłem je do wywołania i zrobienia odbitek. Miały być na środę. We wtorek wybuchło powstanie, w którym brałem udział. Potem zostałem deportowany do Niemiec. Rzeczywiście tak było. A ja mam pytanie, jak to się stało, że część przynajmniej tych zdjęć przetrwała? Kto uratował je? Czy to pana mama? Moja mama wiedziała, jak fotografie są dla mnie ważne. I ich było niedużo i one były malutkie, 6x9, więc taką niewielką paczkę wyniosła. Ale pozytywów, tak? Odbitek, tak, pozytywów. Negatywy się nie zachowały. A teraz to zdjęcie. To zdjęcie jest już po wojnie zrobione. No właśnie. I tu, tak jest, bo zwłaszcza to w stronę Wisły patrzymy, tam widać bardzo charakterystyczny budynek tutaj. To jest budynek konserwatorium na Okulniku, które było doklejone do Pałacu Ostrowskich. I on jest szalenie charakterystyczny, to jakby taka najbardziej rzucająca się w oczy fasada, reszta ruiny, które bardzo, ta zabudowa w rejonie Świętokrzyskiej zwłaszcza, u stóp Prudentialu po drugiej stronie placu Napoleona, ona była już mocno zniszczona we wrześniu 1939 roku. Ale mam inne pytanie. Jak pan tam wszedł na ten Prudential? To legalnie, nielegalnie, czy znaczy, tam były schody? Nie, więc trochę do pewnego piętra były schody, ale potem te schody się kończyły. Natomiast. Ale to widać, że to jest bardzo wysoka, z samej góry. No tam było 16 pięter. I ostatnie kilka pięter było pozbawione schodów, ale był szyb od windy. Ten szyb od windy metalowy i po tych elementach tego szybu się wspinało na dach. Na dachu były resztki anteny, bo w tym budynku robiono próby telewizyjne przed wojną. I to, podobno to była pierwsza próbna, jakaś doświadczalna antena telewizyjna. Bo myśmy tam byli parę razy na tym dachu. Za pierwszym razem znaleźliśmy coś w rodzaju bardzo zniszczonej flagi. To była ta flaga, którą powstańcy wywiesili na szczycie Prudentialu, która całe powstanie tam powiewała i nikt jej potem nie zdjął i jej resztki jeszcze ją miałem w ręku. Więc w ogóle miałem jakieś symbole wielkich momentów historii Polski. Dotykałem je. A który to był rok? Czy 45, 46? To był 45, 46. To zdjęcie mogło powstać. Tak. A czy to jest zdjęcie, bo ono tak wygląda trochę, jakby było bardzo późno wieczorem zrobione. Czy to jest tylko kwestia jakiegoś odwróconego negatywu? Bo no, tak jakby tu światła były.
No, wszędzie, ono było bardzo prosto wywołane w negatywie i bardzo prosto odbite w pozytywie, bo to były wszystkie standardowe po prostu prace laboratoryjne. To kolejne zdjęcie. Rozumiem, że to jest jeszcze foto, że cofamy się, prawda? Czyli tak, jesteśmy w latach przedwojennych. Nie, w czasie wojny. Przepraszam, w czasie okupacji i to jest to mieszkanie, zdjęcie zrobione w mieszkaniu na Kredytowej. Może pan jeszcze opowiedzieć o sobie? To z tego czasu, kiedy kupił aparat. To było tak. No mam pumpy, które były bardzo popularnymi spodniami dla młodzieży szczególnie. To były takie między krótkimi spodniami a długimi. Ja nie wiem, kto to wymyślił kiedy, bo nie jestem historykiem mody męskiej, ale pumpy były bardzo popularne. No, marynarka jak marynarka była na pewno zrobiona u krawca, a nie gotowa. No i tak się chodziło. No może tutaj wiedziałem, że będzie zdjęcie, to może ubrałem coś lepszego niż przeciętnie, ale marynarka była to rzecz powszednia. A kto fotografował? Przypuszczam, że mój brat. Kolejne zdjęcie. No to, właśnie, to już tak. Jesteśmy razem na ulicy Wawelskiej. Ale to już jest powojenne zdjęcie. Nie. Czy to jest okupacja? Tak. Ulica, to jest plac. Wawelska. Nie. Tu po lewej stronie widać budynek dyrekcji wodociągów i kanalizacji. Tak. Tak, tam w głębi, na wprost, to jest ulica Żelazna, natomiast tu po prawej stronie budynek na rogu Nowogrodzkiej i dzisiaj się tutaj mieści Urząd Skarbowy. Czyli jaka to jest ulica? Na jakiej ulicy my stoimy? No na Żelazna, na placu Lindleya. Na placu Lindleya. Aha. Starynkiewicza, no tak. Czyli koło placu Starynkiewicza. Tak, tak. Aha, ja myślałem, że dużo dalej na Ochocie. Tak, tak. Może kolejne zdjęcie. Natomiast to zdjęcie, przyznam się, że pewne trudności miałem z rozpoznaniu. Wydaje mi się, że to jest prudencjal. Tak, to jest tak przez prudencjalem. Tak. A w tle te budynki to są kamienice przy ulicy Świętokrzyskiej. Ta po prawej stronie była ruiną, była to kamienica zbombardowana we wrześniu 1939 roku. To jest dom, który należał do hrabiego Rawity Ostrowskiego. Był wspaniałą, piękną kamienicą wyglądającą jak zamek trochę i bomba we wrześniu go spadła, on spłonął. I w czasie okupacji został rozebrany do wysokości tego tam ściany pierwszego piętra. A to są pana koleżanki. Nie, to jest jednak kuzynka, taka moja daleko powinowata, Zosia Osiecka, z jej koleżanką. Bardzo charakterystyczne są kapce. Jedna z tych pań ma kapce. To były takie ciepłe buty, produkowane masowo w czasie okupacji i panie je bardzo chętnie nosiły. Natomiast tu jest dla mnie pewna ciekawostka z tymi czapkami. No właśnie. Ponieważ w czasie wojny, jak wiadomo, uniwersytet był zakazany, czy politechnika. Nie było wyższych uczelni dostępnych dla Polaków. Wobec tego nie istniały te czapki. Ale były dostępne szkoły zawodowe, że można było po szkole powszechnej iść do zawodowej. I być może, ja podejrzewam, że moja kuzynka Zosia i jej koleżanka chodziły do jakiejś takiej szkoły krawiecko, nie wiem, włókienniczo, nie wiem jakie były zawody dla kobiet. I widocznie te szkoły mogły posiadać czapki. Bo nie widzę innego wytłumaczenia. To chyba tak. A proszę jeszcze zwrócić uwagę na ten parter prudentialu. Jest kompletnie inny niż ten, który znamy z czasów powojennych. No, dzisiaj trudno jest powiedzieć, do jakiej on formy wróci. Czy do tej,
Na pewno już nie ma tych kariatyd, które zostały dobudowane przez tego samego zresztą architekta, który budował wieżowiec, czyli przez Marcina Weinfelda. On był projektantem Prudentialu, ale w 1929 roku zrobił kilka projektów zastępczych, między innymi taki bardziej art deco, bardziej dekoracyjny, i potem w latach 50., jak budynek był odbudowywany, a odbudowano go do 1954 roku na Hotel Warszawa, no to wrócił częściowo do tego projektu swojego z 1929 roku, tak troszeczkę dostosowując go do gustów socrealizmu. Ale on chyba mu obciął jedno piętro. Nie, tak on chyba nie? miał nadal nie. tyle samo, czyli ale 16 pięter, wysokość ta przez sama. Te dobudówki ta bryła straciła. Oj tak, ona stała się bardziej ciężka, natomiast ta antena rzeczywiście, tak jak pan opowiadał, była tam na górze, znajdowało się studio telewizyjne, i w sierpniu 1939 roku zostało, właściwie dwukrotnie, ale w sierpniu po raz ostatni wyemitowany został program do kilku telewizorów, które były rozsiane niedaleko w centrum Warszawy. I tu jest, to jest zdjęcie podobno z getta, ale przyznam się, że nie rozpoznałem, nie potrafię powiedzieć, co to jest za ulica. No to są ruiny getta, tak. Natomiast ja myślałem, że pan rozpozna, co są za budynki za tymi ruinami. No, też tak myślałem, ale miałem za mało czasu dzisiaj. Pójdziemy dalej. No tak, to są. Czy może pan skomentować tą fotografię? Nie pamiętam, w którym miejscu, ale to było mnóstwo ekshumacji w pierwszych latach po wojnie, i to gdzieś trafiłem na taką scenę. Aha. Kolejne zdjęcie. No to już jest chyba nie takie trudne do rozpoznania. Widać, że pan znowu. Widać, że pan lubił się wdrapywać na tak, konstrukcje różne. Ale ja tu mam sam zastrzeżenia wobec samego siebie. Ja nie jestem pewien, czy to jest moje zdjęcie w ogóle. Poza tym ja podejrzewam, że to jest zdjęcie zrobione w czasie powstania. Ponieważ są tylko dwie osoby. Ten plac jest kompletnie nieoczyszczony. Po wojnie bardzo szybko robiono jezdnie przejezdne. Nie było gruzu na ulicy. To wygląda tak, jak ten kościół by godzinę temu został zburzony. Takie zdjęcia robił Chris, Sylvester Brown, Chris. I on opisuje nawet scenę, jak stoi na tym, bo co tu widzimy, proszę państwa, to rzeczywiście po środku to jest kościół świętego Aleksandra, który został zbombardowany na początku września przez trzy niemieckie sztukasy. Natomiast co tutaj widać, to jest to żelbetowa konstrukcja budynku, który zaczęto wznosić w 1939 roku. We wrześniu 1939 roku ta konstrukcja doszła do wysokości kilku kondygnacji. To był budynek, który budowano w miejscu zlikwidowanego bazaru na rogu Placu Trzech Krzyży i ulicy Chorzej. Czyli jakby po drugiej stronie jest ta zachowana kamienica Chorza 1, a tutaj widać tą konstrukcję. I w swoich wspomnieniach Sylvester Brown pisał jak jest na tej konstrukcji i widzi niemiecki samolot, który nadlatuje, widzi, jak zrzucają te bomby, a potem leci lotnik i strzela do niego, ale chronią go właśnie elementy tej żelbetowej konstrukcji. Chociaż to zdjęcie w ogóle wygląda tak, jakby ono nie było zrobione wcale z tej konstrukcji, tylko z tej sąsiedniej kamienicy przy ulicy Chorzej, bo to, nie wiem, może się mylę, czy to jest... Chorzej 1 albo 1A. 1A to był, to potem 1A przetrwała w formie takiego ogryska, który został rozebrany kilkanaście lat temu, ale już na pewno w naszym tysiącleciu. Na pewno. To dalej. Grób nieznanego żołnierza. Tak? Czy pamięta pan tą sytuację? Jednak ten niemiecki saper, który miał rozkaz wysadzenia Pałacu Saskiego,
jednak nie wysadził do końca wszystkiego. To jest ciekawe. Tak, najważniejsza część została. Właśnie. Sam grobowiec, sama płyta, samo miejsce, gdzie leży ten nieznany żołnierz i te dwie arkadki, jednak ten ocalał, więc ciekawy byłbym, gdyby ktoś w Niemczech znalazł coś o tym dlaczego? Saperze, który miał rozkaz wysadzenia Pałacu Saskiego w Warszawie. Myślę, że ci saperzy tak bardzo się nie chwalili potem swoją działalnością w Warszawie. No ale na tym tle mógłby się pochwalić, że nie zniszczył, powiedzmy sobie, samego grobu. No tak. Ulica Zielna. Ulica Zielna, tak, tak. Z wieżowcem Cedergrena, czyli PASTY, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Tu jest ta niższa część, ale ciekawy jest ten wysoki budynek tutaj. Ten wysoki budynek przed wojną mieścił siedzibę Polskiego Radia. To w latach 30., ale rozumiem, że tutaj już pan fotografuje w latach 40. Tak, czy to jest 40. No to już któryś? 45 rok, przypuszczam. A w którym roku pan został aresztowany i zamknięty w więzieniu? W 52. A dlaczego? Należał pan do tajnej organizacji bojowej. Byłem oskarżony z artykułu 86, paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Kto należy do nielegalnej organizacji mającej na celu obalenia ustroju, podlega karze więzienia od lat 5 lub karze śmierci. Ale pan żyje. Ja siedziałem 2 lata. To teraz może przeczytamy fragment, później też zobaczymy zdjęcia z więzienia, do którego Tadeusz wrócił po kilku latach od czasu, kiedy wyszedł, po 5 latach, tak? Dobrze mówię, w 57. Ale teraz znajdujemy się w roku 52, trzecim. Ale nie wróciłem jako więzień. Nie jako więzień, nie jako fotoreporter. Ale zobaczymy, jak wyglądał wtedy i co napisała o nim Bezpieka. Wzrost, porównamy, czy się zmienił. Wzrost 170 cm, włosy ciemne, brwi ciemne, oczy piwne, nos średni, uszy duże, usta białe, zęby wszystkie, blizny nie ma. Znaki szczególne nie ma. Język polski ojczysty, akcent językowy czysty. Języki obce, niedokładne, angielski, niemiecki, słabo rosyjski. Głos cienki, wady wymowy nie ma. Osobliwość ubrania po cywilnemu, przyzwyczajenia, palił papierosy. Już ten czas paliłem? No nie, właśnie potem zdementowałeś, że oni się pomylili, że ty wtedy nie paliłeś, tak? Zresztą tu mówisz w tej książce. Ja miałem ogromną przewagę nad moimi kolegami współwięźniami, ponieważ ja papierosów nie paliłem, ale kupowałem. I dzięki mojemu przydziałowi oni mieli więcej, bo nie każdy miał, nas było w celi 8 i nie każdy miał pieniądze, więc mój wkład był bardzo cenny, że ja dawałem papierosy, których sam ich nie zużywałem. Tutaj jest dosyć duży fragment o tym, co się dzieje w celi więziennej, co jedzą więźniowie. Jest też taki fragment, który mówi o tym, jak Tadeusz trafił do więzienia. I teraz przeczytam ten kawałeczek, bo to się dzieje również blisko redakcji Życia Warszawy, a będziemy widzieć drukarnię Życia Warszawy. To chociażby dlatego. Jak trafiłeś do więzienia? Przyjechali po mnie w nocy do domu z nakazem rewizji. Marszałkowska 4, mieszkania 8. Z dozorczynią przyszli, bo mieli taki obowiązek. Dokładnie przeszukali mały pokój. Zabrali druki, które kiedyś przyniosłem z biblioteki ambasady amerykańskiej, listy zdjęcia i hełm powstańca znaleziony w ruinach Warszawy. Twoja narzeczona też była w domu, Wiesia Bąblewska? Tak. Było widno, gdy wyszliśmy na ulicę. Samochód stał naprzeciw domu koło redakcji Życia Warszawy. Zawieźli mnie na Ratuszową samochodem marki Skoda. Koło koszar skręcili wąską uliczkę zakończoną metalową bramą. To było więzienie śledcze
śledcze NKWD i UB, pomalowane całe na biało, ogrodzone murem wysokim na jakieś 3 metry z drutem kolczastym. W narożnikach znajdowały się wieże strażnicze z reflektorami. To był teren dawnych koszar. Nie wiem, czy tak czytać było. Dalej, czy państwo sobie resztę przeczytają i zobaczymy, bo mamy jeszcze sporo tych zdjęć, także będziemy pędzić. No, kolejna fotografia, to przyznam się, że jakoś przegapiłem ją, nie przyjrzałem jej się. Przepraszam, w każdym razie widać kolejkę do wywożenia gruzu. Tak? Natomiast no nie potrafię w tej chwili powiedzieć, gdzie to jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę tutaj na bardzo charakterystyczną rzecz, mianowicie kamienice, kiedy rozbierano Biuro Odbudowy Stolicy, Wydział Pogotowia Budowlanego wydawał zlecenia na rozbiórki kamienic, które często były, no, często było zagrożenie budowlane, że runie fasada wypalona, i wtedy, kiedy wyburzano te kamienice, wyburzano w bardzo charakterystyczny sposób. Ściany boczne są zachowywane, ale one po takim skosie biegną w dół, natomiast te elewacje frontowe były rozbierane. One były ustabilizowane jakoś, te boczne ściany, natomiast front, który groził zawaleniem, był po prostu burzony. I zdjęcie, no to jest stare miasto. To jest budowa trasy WZ, te okolice. Czasowe, tak? Tak, ale tak wydaje mi się, że tutaj jakby od strony rynku Starego Miasta, w stronę Brzozowej i w stronę Wisły. Widzimy domy i to już jest odbudowa. To jest odbudowa i to jest zrobione innym aparatem. Chociaż nie, to tu nie widać. Jest już odbudowa, tak. Widać technicznie, to zdjęcie jest lepsze, bo ja od kogoś pożyczyłem trochę lepszy aparat i poszedłem na Stare Miasto, zrobiłem. Ale to było jeszcze przed więzieniem. Tak, jeszcze. Tak. Ale czy wtedy pan robił zdjęcia dla siebie, czy pan robił już zdjęcia dla kogoś? Nie, dla siebie. Dla siebie. A to już jest trochę później. To już jest po wyjściu. Czyli to już jest po wyjściu z więzienia. Tak. I mamy ulicę Świętokrzyską. Róg Jasny. Róg Jasny. Proszę zobaczyć, ten budynek tu po lewej stronie to jest dziś siedziba telewizji. A ten budynek po prawej stronie to jest dzisiaj siedziba Poczty Głównej. A przed wojną... Nie, to nie jest telewizja dzisiaj po lewej stronie. To jest, to bardzo z lewej strony, to jest jakby przedłużenie Prudencjalu na Świętokrzyską. Aha. A tutaj stoi teraz ten zaokrąglony. No to dalej, to między tymi budynkami stoi, tak. Między tymi budynkami stoi. Ale telewizja była na placu Napoleona. Ale wydaje mi się, że te budynki są zajmowane przez telewizję, cały ten kompleks należy do telewizji. Natomiast tamten budynek przed wojną należał do PKO, cały kompleks PKO, to zostanie teraz przerobiony zupełnie i odbudowany na siedzibę Poczty Głównej. Tak, i do dzisiaj jest Poczta Główna. Tak, a urocza scena, tutaj słabo widać, ale to jest dobrej jakości zdjęcie bardzo. Te dzieci na rowerze na chodniku ulicy Świętokrzyskiej. Ta pustka. Pustka. Tak, ale to właśnie na bardzo wielu... Czy miasto było puste? Czy pan wybierał takie momenty? No tu chyba wybrałem, żeby ich nie zakłócić, tych rowerzystek. I jeszcze, to też jest ulica Świętokrzyska, tylko trochę wcześniej, bo od strony ulicy Kopernika, a tam po prawej stronie to jest zaplecze Pałacu Staszica, czyli tak zwany szpitalik. Dokładnie, tak. I troszeczkę dalej Nowy Świat, czyli jest bardzo blisko miejsca, gdzie teraz się znajdujemy. Czy podobna sytuacja jak na poprzednim zdjęciu, zdjęcie bardzo takie wystudiowane i bardzo piękne. Chociaż sytuacja zastana, ale do pewnego stopnia wystudiowane. Odczekane. Proszę państwa,
To są moje ulubione zdjęcia. Jest to coś absolutnie fantastycznego. To znaczy miejsce nie jest może fantastyczne, natomiast to fantastyczna dokumentacja. To zdjęcie. Nie, to chyba tu dwa mamy tylko. Te budowle na górze to jest teren uniwersytetu, czyli Pałac Kazimierzowski i Wydział Polonistyki tu po lewej stronie. Chyba po prawej jest Pałac Kazimierzowski. Tak? Natomiast pod spodem, aż do końca lat 50. znajdowało się bieda osiedle. No budowane, rozumiem, w ciągu jednej nocy stawiano byle jak ceglane domy, bo przepisy też takie były i one funkcjonowały chyba do końca PRL-u, że jak dom był pod dachem, to go już nie można było ludzi wysiedlić. I wokół Warszawy całe takie dzielnice ceglanych domków powstawały z cegły rozbiórkowej. I gdzie mieszkały tłumy ludzi. Ale rozumiem, że tutaj już te zdjęcia były już zrobione po pana wyjściu z więzienia i że to już był czas, kiedy zaczyna pan współpracować z tygodnikiem Stolica. Tak. To jest tak zwana już reportaż interwencyjny. I to publikowano. I to miewało pewien skutek. Na przykład opublikowałem zdjęcie pewnego młodego malarza z jego córeczką i napisałem o tym, że oni mieszkają jeszcze z matką jego na 12 metrach kwadratowych w jakiejś w ogóle dziupli. I ten malarz poszedł z tą gazetą do Rady Narodowej, do zarządu tam dzielnicy i niedługo dostał pracownię na rynku Nowego Miasta. Więc myśmy wiedzieli w redakcji, wiedzieli już, co to jest autentyczny reportaż interwencyjny. Więc to było takie moje doświadczenie dziennikarskie. A te zdjęcia są naprawdę wstrząsające. Raczej trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że takie osiedle znajdowało się pod samym Pałacem Kazimierzowskim. Dzisiaj tam jest park. I ten park od razu został utworzony, on został i jest. Tak, ja przeczytam fragment, ale Tadeusz zaczął w 56 roku pracę w Stolicy, ale widzieliśmy też takie zdjęcia, akurat teraz nie mogliśmy go znaleźć w tym przepastnym archiwum. Na placu Unii Lubelskiej ludzie mieli kozę, taką prawdziwą, żywe zwierzę koło w mieszkaniu. Koło placu, blisko, tak, trzymali. A teraz przeczytam taki niecharakterystyczny fragment z czasów pracy w Stolicy. Ponieważ Tadeusz fotografował nie tylko reportaże z życia miasta, ale również znane osoby w tamtym czasie, również artystów. No i ja się tak dopominam, żeby na taką łatwiznę, żeby sam mi powiedział, co tam kogo i sfotografował, ale widziałam, że pod łóżkiem trzyma, ponieważ sam nie mieszka zbyt bogato, trzymał sobie pod łóżkiem, ma nieduże mieszkanie, jakieś czasopisma. Więc pytam się go tak, jakie pisma trzymasz w szufladzie pod łóżkiem? Mam kilka numerów Polski i Stolicę ze dwa numery. Nie bądź skromny, potrzebne mi nazwiska znanych osób, które fotografowałeś i z którymi pracowałeś. Wszyscy lubią o nich czytać. Bardzo znany jest Władysław Bartoszewski. Pracowałem z nim w jednej redakcji i fotografowałem go, więc jest to jedna z moich zasług z przekąsem. Dlaczego z przekąsem? Bo to był przypadek, że znaleźliśmy się w tygodniku Stolica. Pan Władysław był niesłychanie pracowity, tryskała z niego energia, pomysły, no i musiał dawać sobie radę z partyjniakami. Miał silną osobowość i ci towarzysze nie mieli wielkich szans. Chociaż cenzura obowiązywała wszystkich, partyjnych i bezpartyjnych. Władysław Bartoszewski zaprosił kiedyś kilka osób z zespołu na imieniny. Świętowaliśmy w upalną pogodę w willi z ogrodem, w którym był niewielki basenik, ale z tak dużą ilością wody, że można się było zanurzyć, co też niektórzy czynili w ubraniach. Musieliśmy być na niezłym rauszu. To wydarzenie pamiętam, może właśnie przez tę wodę. A czy może pan powiedzieć jeszcze, jak pan się znalazł w Stolicy? Bo rozumiem, że po wyjściu z więzienia nie było tak łatwo.
kupowałem tygodniki, pisma ilustrowane i analizowałem ich zawartość, czym one się interesują i myślałem sobie, gdzie ja bym się najlepiej czuł. I najbardziej podobał mi się świat, ale świat miał bardzo szczelne środowisko i wiedziałem o tym, że do świata jest niełatwo się dostać, niełatwo tam coś opublikować. Natomiast następnym pismem, które brałem pod uwagę jako moją przyszłą redakcję, to była Stolica. I po prostu, ponieważ już miałem troszkę zdjęć do pokazania, to co później się nazywało, miałem coś w rodzaju małego portfolio, prawda? Więc poszedłem do Stolicy z tym portfolio i zaproponowałem, nawet chyba jakiś temat im zaproponowałem, który sobie wymyśliłem. I dostałem akceptację, to zrób to i zrobiłem to i to wydrukowano, więc jakiś czas byłem wolnym współpracownikiem, aż któregoś dnia zaproponowano mi stałą pracę, że mogę dostać etat. I zostałem fotoreporterem tygodnika Stolica z legitymacją. Może jeszcze... Ale, bo jeszcze powiem, to nie było wszystko takie proste, bo po wyjściu z więzienia przede wszystkim Tadeusz nie mógł wrócić na studia. Później pracował jako robotnik, żeby się utrzymać. Także to wymagało dużej determinacji oraz no, wiary w to, że chce robić coś innego. Nie chcę być robotnikiem, mam jakieś inne plany życiowe, co w PRL-u nie było łatwe, zwłaszcza w takiej sytuacji. Szczególnie, że miałem doświadczenie, o czym Państwu nie powiedziałem, zanim poszedłem do Stolicy, czy może równolegle, zwróciłem uwagę na pismo, które było też bogato ilustrowane, nazywało się Świat Młodych. Miało bardzo wysoki nakład, chyba 300 tysięcy. To było takie dla takich teenager pismo. Długo wychodziło, we wtorki, czwartki i soboty. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa. No. I ja tam też dostałem temat do nich po prostu, żebym dla nich... I to było poza Warszawą, ja to zrobiłem dla nich. Oni to wydrukowali. Po czym ten naczelny redaktor... dał mi aplikację do wypełnienia, że on mnie chce przyjąć, tylko ja muszę napisać swój życiorys i tam były punkty. No i ja w ten czas oczywiście w takiej aplikacji było miejsce, czy był karany. Więc ja musiałem wpisać, że byłem karany i za co? Z artykułu 80. No i co złożyłem? I on mnie za kilka dni zawiadomił, że on mnie nie może przyjąć. Ze względu na to, że ja mam polityczną przeszłość. Więc ja w Stolicy za pierwszym spotkaniem w ogóle powiedziałem, że ja byłem... Ale ten naczelny mi powiedział, że jemu to nie przeszkadza. I zostałem przyjęty tylko po tym, że zrobiłem ten test w sposób pozytywny. Ale ja powiem jeszcze ciekawostkę, bo jakieś chyba... 12 lat temu widziałam taki kwestionariusz w kadrach, wyobraźcie sobie Państwo, właśnie taki z tamtych lat, on miał 7 czy 8 stron, były bardzo szczegółowe pytania, jakie miałeś pseudonimy w czasie wojny, jakie twoja żona, teściowa, dziadek, co miałeś, bardzo szczegółowy ten kwestionariusz, właśnie sobie pomyślałam, taki ubecki kwestionariusz, on leżał u nas w wydawnictwie, w sekretariacie, pani sekretarka wyszła na chwilę, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie przerzucić tych kartek, no ale nie mogłam się wdać w szczegółową lekturę. W każdym razie bardzo długo to było również trzymane, ale może dlatego, że PWN był też takim bardzo specyficznym miejscem. Ci partyjni bonzowie byli tam zsyłani, mieli takie w późniejszych latach synekury, że jak już nie mógł być wysoko postawionym, to tam na redaktora do PWN-u trafiał. I być może to jeszcze tak po prostu siłą rozpędu te kwestionariusze u nas w kadrach były. Może jeszcze powiedzmy tylko kilka słów o tygodniku Stolica. Bo tygodnik Stolica ukazywał się...
Ukazywał się od końca lat 40. Wcześniej był przez rok bodajże tygodnik Skarpa, warszawska. Tygodnik Stolica był najbardziej warszawskim tygodnikiem, całkowicie tematycznie poświęcony Warszawie. Dzisiejszy miesięcznik Stolica jest nawiązaniem do tamtego tygodnika, ale on jest inny, bo jest miesięcznikiem. Tamten był tygodnikiem o dużo większym formacie. Pod koniec lat 50., czy tam gdzieś po 55 roku, 6, jego szata graficzna bardzo się zmieniła. I kiedy w latach 57-60 chyba, tak, pracował tam pan Tadeusz Rolkę, ten tygodnik miał szalenie interesujące wkładki fotograficzne, właśnie na te fotoreportaże. To były zazwyczaj całe rozkładówki. I naprawdę ze świetnymi zdjęciami, no, rewelacyjnymi. No nie tylko pana Tadeusza, byli też, tak, ale Siemaszko może mniej był fotografikiem, mniej reportażowym. On raczej miasto, architekturę pokazywał. To spójrzmy dalej. Jeszcze raz. No samo centrum Warszawy. Chyba nie, rozpoznajecie państwo to miejsce. Słucham? Tak jest. Po lewej stronie tu jest taki drewniany barak. Drewniany barak. Były dwa identyczne baraki. Drugi barak znajdował się od strony ulicy Marchlewskiego, czyli dzisiejszej Jana Pawła II. A tutaj jest ulica, ta ulica to jest ulica Emilii Plater. Tutaj to wyjście istnieje do dzisiaj, to jest wejście do dworca podziemnego Śródmieście. Ale proszę, to zdjęcie jest mylące, dlatego że ten dworzec, on już jest przesklepiony pod ziemią, ale on nie funkcjonuje. On zostanie otwarty dopiero w roku 1964. Tam trwają jakieś prace, on tam jest, ale ten dworzec, który działa, znajduje się tam. I to jest dworzec Śródmieście, nie centralny, bo funkcję dworca głównego Warszawy pełni dworzec główny w tym czasie, czyli obecny trup, który jest przy ulicy Towarowej. Natomiast ten dworzec miał perony w wykopie. Schodziło się po takich długich drewnianych schodach. To ci państwo, którzy mają więcej niż, nie wiem, nie, 50, doskonale 40 nawet może, mogą pamiętać ten stary dworzec, dlatego że on został rozebrany dopiero po 73 roku. I jeszcze ta kamienica, taki jest ogryzek kamienicy, to są w zasadzie dwie duże kamienice, które znajdowały się niegdyś, one wyrwane są z kontekstu. Tak jest, złota róg ulicy Sosnowej, wielkie kamienice. Potem ta kamienica dosyć długo istniała, więc jak się wychodziło z sali kongresowej, to ona była bezpośrednio przed wyjściem i miała jakieś zawsze potem reklamy takie malowane na ścianie. Rozebrana została około 74 roku pod budowę dworca centralnego. Czy chce pan skomentować to zdjęcie? Bo rozumiem, że tutaj świeżo otwierano Pałac Kultury. Ta kamienica szpeciła cudowny Pałac Kultury, którego jestem wielkim wrogiem. Dlatego nie widać go tutaj na tym zdjęciu. Dobrze. I jesteśmy znowu, tutaj jest, to są fotografie reportażowe, reportaż z więzienia, w którym pan wcześniej siedział. Po tym deptaku chodziłem na spacer przez prawie rok, codziennie 15 minut. To ja może przeczytam właśnie ten fragment. Są dwa zdjęcia, jedno z celi i jedno właśnie z tego, jak Tadeusz mówi, deptaku. W 1957 roku zrobiłeś też cykl zdjęć z Toledo.
Wróciłem w to miejsce po 5 latach. Zrobiłem reportaż z więzienia dla kobiet, które się tutaj mieściło po 1956 roku. Po październiku w mediach na krótko zapanował pewien liberalizm. Można było pokazać, że w Polsce istnieją więzienia, kościół prawosławny, sekty religijne, cyganie. Zaproponowałem ten temat. Mówimy o redakcji Stolicy oczywiście. Redakcja wystąpiła o zezwolenie do służby więziennej. Pojechałem jako fotoreporter. Wszystko wyglądało identycznie, tylko w naszych celach siedziały teraz kobiety. Toledo zburzono w latach 70. Nie ma po nim śladu. Przy ulicy Namysłowskiej stoi teraz pomnik. Gdy zobaczyłem jego lokalizację, to się bardzo zdziwiłem. Według moich obliczeń więzienie było gdzie indziej. Gdzie znajdowały się twoje cele? Na pierwszym piętrze. Zrobiłem zdjęcia w jednej z cel, prawdopodobnie tam, gdzie siedziałem. Nie chciałem mówić strażnikom, że to moja cela, że muszę ją koniecznie sfotografować. Nie chciałem się przyznawać. Na zdjęciach, akurat tutaj takiego nie mamy, ale na zdjęciach widziałam jakieś linie namalowane na podłodze. Rano o 6:15 budziła nas orkiestra wojskowa marszem kiblowników, jak go nazywaliśmy. Wojsko maszerowało, gimnastykowało się, a my, gdy klawisze otworzyli drzwi, musieliśmy na tę linię wystawić nasz śmierdzący, ciężki kibel, żeby korytarzowi go zabrali. Tu przynoszono i stawiano kocioł z jedzeniem. Nalewali nam je do misek, to tu na noc składało się ubrania złożone w kostki. Wróciły wspomnienia, gdy przekraczałeś bramę więzienia? Nie, interesowało mnie jedynie, że robię zdjęcia w więzieniu, w którym siedziałem. Przyglądałem się, jak tamte kobiety odbywają karę, zrobiłem duży cykl z więziennych cel, fotografowałem dziedziniec, gdzie kilka miesięcy spacerowałem w kółko 15 minut dziennie. Po prawej stronie stał klawisz kafel, jeden z gorszych, lubił szykanować. Zdjęcia zostały opublikowane w Stolicy. A skąd nazwa Toledo? Natomiast jest jedna jeszcze różnica. Te cele były identyczne, kraty w oknach identyczne, tylko że kiedy odwiedziłem to więzienie jako więzienie żeńskie, to siedziała w celi jedna pani albo dwie. A u nas z reguły było nas 8, więc można sobie wyobrazić tą ciasnotę i ten smród. A czy może jeszcze pan powiedzieć, skąd nazwa Toledo? Zastałem tą nazwę już, jak tam się znalazłem, od białego koloru, bo na biało pomalowane. A ta fotografia? To jest drukarnia Życia Warszawy. Drukują właśnie dodatek Życia Warszawy, który był też źródłem nieraz ciekawych zdjęć. Ale rozumiem, że pan do Życia Warszawy nie robił zdjęć, tylko to jest reportaż do Czasami Stolicy. Czasami coś zrobiłem. Aha, tak. Ale to jest reportaż do Stolicy z Życia Warszawy. Tak, to jest do Stolicy. No i typowy taki zecer, prawdziwy drukarz, który drukuje ten dodatek, który był wielką atrakcją weekendową do codziennej gazety. No bo oczywiście jakość zdjęć w codziennej gazecie była taka, że nic nie było na nich widać zazwyczaj. Więc... Najgorzej było, jak wprowadzono kolor. Powoli w 60-tych latach redakcje zaczęły wprowadzać kolor i to im na razie fatalnie zrobiło. Powinni jednak zużyć zostać przy czarno-białym ze względu na jakość farby i jakość papieru. Redakcja Życia Warszawy, budynek stoi do dzisiaj. To budynek został odziedziczony, bo powstał przed wojną. To jest ulica Marszałkowska 3. Budynek, który pod koniec lat 20. został przebudowany dla tak zwanej prasy czerwonej, a nie komunistycznej, tylko prasa czerwona to były gazety z czerwonymi tytułami, czyli po prostu brukowce, należące do krakowskiego koncernu. I tam wychodziła cała masa takich gazet brukowych. Natomiast w czasie okupacji ten budynek został przejęty przez
przez Niemców i tam był drukowany między... Bo na górze były redakcje, a na dole była drukarnia. To było coś bardzo typowego dla funkcjonowania prasy jeszcze przed wojną i jeszcze w latach... W latach i 50. i 60. właściwie dopiero w kilkanaście, no może 20 lat temu zanikły te wszystkie zawody jak zecer i dzisiaj wszystko wygląda inaczej. I ten budynek w czasie okupacji przejęty został przez Nowy Kurier Warszawski, czyli przez Gadzinowy Nowy Kurier Warszawski, a po wojnie tam natychmiast ulokowało się Życie Warszawy już w roku 1945. Kolejny reportaż. Ja osobiście pamiętam ten reportaż, jak byłem dzieckiem, to oczywiście jak reportaż był zrobiony, to jeszcze się nie urodziłem, ale leżały w domu stolice i miałem ten numer stolicy z tym reportażem, który pokazywał, w jaki sposób działała milicja obywatelska nocą. No to cała przyjemność po mojej stronie. No to pierwsze spotkanie z panem. A może pamięta pan, jak pan robił ten reportaż? No po prostu jeździłem z radiowozem od wypadku do wypadku, od interwencji do interwencji. Towarzyszyłem milicjantom z nocnego patrolu. To chyba są też zdjęcia z tego reportażu, tak? Mhm. Właśnie takie dziwne typy w podrzędnej restauracji warszawskiej. No, to jest taka restauracja, gdzie rzeczywiście można było dostać po mordzie. Ale nie z milicją, chyba że milicja się bała. Nie, ale nie bardzo lubili obcych. Co widać po tych panach? Rozumiem, że ci panowie chętnie pozowali. No, lepiej było pozować niż dostać pałą. I tutaj już taki widok no z jednej strony niby klasyczny placu Konstytucji, a z drugiej, ale to się nakłada jakaś fotografia. Jakby. Bo to jest, tam ktoś się ruszał, bo to jest długa ekspozycja. Tak. Czyli nocna Warszawa. Pusta Warszawa, kompletnie pusta. 50. Nic nie działało. Poza paroma takimi knajpami i co też tam do północy czy coś. I ciemna Warszawa. Tak, no MDM było wyjątkowo solidnie oświetlone. A niebezpieczna? MDM tak. Bezpieczna czy niebezpieczna? Bezpieczna. No i tutaj rozumiem, że to jest przyszły klient Izby Wytrzeźwień. Nie, no to jest autentyczna sytuacja. Z tego objazdu. Tam były też panie lekkich obyczajów w tej serii zdjęć. Właśnie ja się zastanawiam, troszkę się zasłaniały te niektóre, ale nie daliśmy tutaj, żeby nie gorszyć. W każdym razie, to jest bardzo syntetyczne zdjęcie. Ja nie wiem, czy wszystkie te zdjęcia były w stolicy, ale ja pamiętam, że one absolutnie wstrząsające wrażenie na mnie robiły, jako na dziecku. Ale demoralizujące, czy wprost przeciwnie? Wstrząsające, nie wiem. Nie zostałem zdemoralizowany przez te zdjęcia chyba. I tutaj mamy takie już sceny z życia ulicy. Czyli znowu wracamy na ulicę Świętokrzyską. No właśnie, tak. Świętokrzyska, widać budynki, dopiero kończy się budowa gmachów jeszcze socrealistycznych, ale socjalizm się już skończył w tym czasie. Tak. To nie jest Narodowy Bank Polski czy coś obok? Wydaje mi się, że to jest ministerstwo. To jest jedno z tych ministerstw. Że to jest ministerstwo skarbu, czyli ministerstwo finansów. A tutaj z kolei krakowskie przedmieście i pan niesie pod pazuchą gęś. Gęś, tak. I pokazał mi do zdjęcia gęś. Czy gęś była na sprzedaż? Czy... Nie, on ją kupił. Tak, kupił. Nie. Świeżo.
a kaczka, no to, to przepraszam. Kaczka. Na pewno nie była to zielona gęś. Wolałbym sfotografować prawdziwą zieloną gęś Gałczyńskiego. No i to zdjęcie jest chyba bardzo znane. Ono było wielokrotnie publikowane, pokazywane już w czasach współczesnych. No i też pokazywane wielokrotnie w gazecie wyborczej, a raczej w stołecznej niż wyborczej, a w gazecie, gdzie znajduje się archiwum pana Tadeusza Rolkę. Czyli tu widać te ozdóbki socjalistyczne na tej pięknej bryle prudencjalu. Tak, one zdecydowanie sprawiają, że budynek był cięższy, ale one takie, one są niby socjalistyczne, tylko że ten Weinfeld przed wojną je rysował. Także natomiast tam w głębi widzimy gmach Narodowego Banku, tak. Banku Polskiego. Więc to był ten sam architekt, który odbudowywał? Ten sam, tak. Ten sam. Marcin Weinfeld zaprojektował przed wojną ten budynek i go odbudowywał. Wykorzystując swój zastępczy projekt, modyfikując zastępczy projekt z końca lat 20. Ale jeszcze powiem, bo to była żona Tadeusza Rolkę. To tak omówiliśmy już architekturę, a to tak może zdradzimy, tak? Przepraszam, to tak. To tylko tyle, z bliskich osób. Coś jeszcze? Nie, już reszta jest w książce. Dobrze. To proszę przeczytać. No i Biały Dom, ale samo miejsce należy do najbardziej ruchliwych w Warszawie. Dzisiaj jest tu Rondo de Gaulle'a. Wtedy nie było żadnego ronda, było skrzyżowanie Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. I pan Tadeusz chyba lubił fotografować to miejsce. Nie jest to jedyne zdjęcie, a nawet jest cała seria i dziennych, i nocnych z tego miejsca, bo rozumiem, że tam był ruch. No, ja lubiłem fotografować ten ruch uliczny. Tak. Również wieczorem. Pokazywaliśmy już ten ruch wieczorem. Nie, ale jeszcze pokażemy zaraz. Pokażemy. Proszę spojrzeć, oczywiście kultowy samochód tamtych czasów, czyli Warszawa. Ja w czasie okupacji zbierałem przedwojenne pocztówki Warszawy, bo to już była Warszawa, która zniknęła. Bo wiele części Warszawy było zniszczonych, jak pan wspomniał, w 1939 roku. Poza tym ta Warszawa okupacyjna była zupełnie inna niż przedwojenna. Ja mając w pamięci i w pewnej takiej sympatii ten mój przedwojenny Nowy Świat z tą Jasną, tą Kredytową, ten plac Małachowskiego, miłe, czyste, zadbane ulice, zadbane miasto, kwietniki. A w czasie wojny to wszystko były takie zeskorupiałe. Więc jak i mój brat, myśmy bardzo chętnie kupowali przedwojenne pocztówki. Właśnie ruch uliczny na Marszałkowskiej przed Dworcem Głównym. I całą tą kolekcję, ta kolekcja spaliła się znowuż na Kredytowej. Ale gdzieś to widocznie we mnie tkwiło w podświadomości, skoro potem bardzo chętnie robiłem dużo pojazdów na jednym zdjęciu. Tak. I te zdjęcia się cudownie ogląda dzisiaj. A to jest zdjęcie, chyba nie widać całości. Z Muranowa gdzieś. Nie, właśnie nie. Dzisiaj była dyskusja. Właśnie nie. To jest koło i tam w głębi tutaj, tutaj nad tym blokiem daleko widać halę piłkarską na Bemowie. I to, co jest tam dalej, to jest Bemowo. A to jest zdjęcie z koła. To jest koło. Tak, zrobił pan zdjęcie i to już są te bloki takie socrealistyczne. Bo koło oczywiście, koło to osiedle, które projektowali, budowali Syrkusowie jeszcze w końcu lat 40. i zaprojektowali osiedle, będące jakby przedłużeniem takich funkcjonalistycznych osiedli budowanych na Żoliborzu przed wojną dla WSM-u,
Ale w latach 50. nastąpiło, oni sami zostali złamani, potępili sami siebie, że projektują w stylu tym bezdusznym, funkcjonalistycznym i zaczęli sami projektować bloki socrealistyczne. I tutaj już widać ten czas. Widać też dużo jakieś sterty cegieł. Tamte wcześniejsze bloki były budowane z cegły, właściwie były budowane z gruzobetonu, bo wydobywano jak z kamieniołomu ten gruzobeton z górki, która została usypana z gruzu na moczydle. Tak to moczydło się tak nazywa i na miejscu były wytwórnie, które produkowały prefabrykaty i te bloki wcześniejsze, czyli te funkcjonalistyczne są właśnie z takich, jakby z klocków Lego złożone. Ale to już inna opowieść. Inny kawałek Warszawy, Dziki Zachód. Dziki Zachód, Pałac Kultury od strony Dzikiego Zachodu. Może pan opowiedzieć, znaczy powiedzieć coś o samym Dzikim Zachodzie, bo rozumiem, że te klimaty musiały pana wciągać trochę, bo one były takie trudne. Bo jakby na Pałacu Kultury urywała się ta ciągła zabudowa i zaczynały się takie przedziwne... Na zachód od Pałacu Kultury. Przestrzenie, tak. I tam było, to zupełnie już było co innego i tam było niebezpiecznie wieczorami. Czym dalej od pałacu, tym gorzej. I tam było parę takich knajp jeszcze, które były wieczorami czynne, ale już tam, no tam właśnie można było dostać po mordzie. Tramwaj absolutnie przedziwny, bo pusty. Wtedy, bo wiadomo, że tramwajami wtedy jeżdżono na zewnątrz. Tak, czyli zajmowano miejsca przy oknach, tylko że na zewnątrz. No a tutaj, proszę państwa, to jest ciekawa postać. To nie jest motorniczy. Tak jest, to jest wajchowy. Wajchowy to był taki zawód, panowie siedzieli sobie na stołeczkach i jeszcze do lat 60. działa, do samego początku lat 70. Niektórzy mieli nawet budki takie. Ja pamiętam, że stała taka budka na rogu Skierniewickiej i Kasprzaka w kształcie rakiety i ten wajchowy siedział w środku tej rakiety. Jak podjeżdżał tramwaj, to podchodził z tą wajchą i przestawiał zwrotnicę. Tramwaj skręcał w Skierniewicką na przykład wtedy. Nie pamiętam numeru, chyba 10. No i super auto, ale je też, ale je ujazdowskie. To jakieś pan wspomnienia ma? Tutaj? To pana samochód? Nie miałem nigdy Mercedesa. Natomiast mój kolega Kuba bardzo się znał na samochodach, więc dla niego taki Mercedes to już był specjalny kąsek do oglądania. Ale do oglądania, nie do jazdy. Nie, to nie był nasz Mercedes. A kto jeździł takimi Mercedesami? Cyrankiewicz. Sam prowadził, premier. Bardzo chętnie sam prowadził. Budka telefoniczna. No to takie budki jeszcze istniały do lat w zasadzie, do początku lat 90. Jakieś pojedyncze się zachowały, bo w latach 80. były wymieniane na dużo brzydsze i gorsze z aluminium. A dzisiaj budka to już jest w ogóle zabytek, który chyba znikł zupełnie. Nie wiem, czy jeszcze w Warszawie jakaś została. Ale ulica nie wiem jaka, przyznam, że nie wiem. Nie wiem, Kopernika? Chyba, czy to nie jest w ogóle Noakowskiego przez Politechnikę? Może. Nie, Noakowskiego nie, bo tutaj jest przerwa w zabudowie, a Noakowskiego jest ciągła zabudowa. Zielna? No nie wiem. Może ktoś z państwa rozpoznaje miejsce. No i znowu samochód. Rozumiem, że każdy się znał. Każdy był mechanikiem od razu. Tak. A tam w głębi pałac Kronenberga. Właśnie, to jest pałac, który był w takim stanie i go rozebrano.
Tak, rozebrano go na początku lat 60. Pat został wpisany do rejestru zabytków. Znajdował się tam, gdzie dzisiaj stoi hotel Victoria. Został zburzony. No, profesor Tadeusz Jaroszewski pisał w monografii tego pałacu, że został rozebrany na żądanie Francuzów, którzy mieli tam, otrzymali w przydziale ten pałac na siedzibę ambasady i uznali, że zbyt wysokie są kondygnacje. Natomiast ci pracownicy, którzy kiedyś do mnie się odezwali, tej ambasady, powiedzieli, że to absolutnie nieprawda, że rząd francuski chciał dostosować ten pałac do swoich oczekiwań, ale Gomułka kazał rozebrać ten pałac po prostu. Bo to był taki moment, że Gomułka już powiedział, żadnych ruin w Warszawie, i wtedy też rozbierano inne rzeczy, między innymi też wpisany do rejestru zabytków resztkę kamienicy Mikulskiego na rogu Senatorskiej i Bielańskiej. Senatorskiej której? Senatorskiej i Bielańskiej. I reportaż z kawiarni. A z jakiej? Nie wiemy. Nie. Jeszcze raz ten sam reportaż z Szosona. To zdjęcia robione są z kabiny, nie tyle z kabiny kierowcy, co z przodu, tak? Z przodu. Nie wiem, co to jest linia W. Znaczy pośpieszna. A, wyścigi, no tak. Ale pośpieszna na wyścigi, tak? Pośpieszna. Nie grałem, a zwłaszcza w tych czasach. No i ale to jest piękne zdjęcie. Proszę zwrócić uwagę na stroje ludzi jeszcze. No i żebrak. Czy nie wiem, tak? Który nie. To kościół. Kościół Zbawiciela. To jest Kościół Zbawiciela, tak. Tacy żebracy funkcjonowali też jeszcze w latach 60., 50., 60. W latach 60., jak ja byłem dzieckiem, pamiętam zawsze żebraków siedzących pod domem braci Jabłkowskich. Tam były takie różne osoby. Był żebrak, o którym mówiono. To przynajmniej pamiętam, jak moja babcia mówiła, że on tutaj siedzi sobie, ale normalnie to ma willę. Tylko tu zbiera te pieniądze, potem go odwożą i on za to z tego żebrania zbudował sobie willę. Tych żebraków było niewielu takich w centrum miasta. A obok byli jeszcze sprzedawcy. Nie, to musiało to być wiele razy, bo pamiętam, że to był wielki przedmiot moich marzeń. Obok tych żebraków sprzedawcy diabełków. Były takie gumowe diabełki, naciskało je się na uszy i wyskakiwał czerwony język. I to było wielkie moje marzenie. Jeszcze tylko powiem, dlaczego tak. Wybraliśmy ten Kościół Zbawiciela. Ponieważ to też jest związane z tym uwięzieniem i z tym domniemanym działaniem, bo nie było żadnego ruchu uniwersalistycznego. Wtedy wiele środowisk, zwłaszcza osób, które należały tak samo również do harcerstwa, po prostu ludzie byli prześladowani. Tadeusz dwa razy był na plebanii Kościoła Świętego Zbawiciela, tam były spotkania młodzieży i po prostu wszyscy, którzy znaleźli się w pewnym notesie jego znajomego, trafili, to było 50 osób, wszyscy trafili w tym czasie do więzienia właśnie, w 52 roku. Bo pan Tadeusz nie podał nazwy tej organizacji. Tak, Ruch Uniwersalistyczny. Jeszcze w latach 80., jak wertowałam teczki IPN-u, jeszcze kolejny raz, chociaż dowiedziono, że nie było żadnej organizacji, w ogóle nawet sama Ubecja, właśnie to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, stwierdziło, że nie było żadnej struktury organizacyjnej, ale ścigali tą organizację już w 48, chociaż stwierdzili, że powstała w 49 i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze w latach 80. taka wielka teczka na ten temat została napisana przez jakiegoś tam skrybę ichniejszego, który to analizował, właściwie nie wiadomo po co, bo nie było tej organizacji. No ale ludzie byli, siedzieli, więc była.
Ludzie byli, no musieli mieć pracę, tak? Tak. Wroga. Z Pragi, scenka. Tak, proszę zobaczyć, jaka tu jest film. Na Pradze przetrwały dwie przedwojenne wielkie księgarnie. W czasie okupacji jedna, Gebetneri Wolf, która znajdowała się tuż przy bazarze Różyckiego na Targowej, a tutaj, proszę, druga, która miała siedzibę przed wojną w bardzo prestiżowym miejscu, parę kroków od nas, bo w hotelu europejskim, czyli Trzaska, Ewert i Michalski. I to jest ta resztówka księgarni Trzaski, Ewerta i Michalskiego, która rozumiem, że jakoś odrodziła się po 1956 roku, ale chyba na krótko. Gdzie był Gebetner w centrum miasta przed wojną? Przed wojną Gebetner miał dwie siedziby. Tak, miał dwie siedziby. Pierwsza główna to siedziba, to była w domu własnym Gebetnera i Wolfa, zbudowanym w 1907 roku na ulicy Zgoda Ruksienkiewicza. To był taki dom-zamek, czyli na tyłach domu pod Orłami. I druga siedziba znajdowała się w oficynie Pałacu Potockich, tuż przy hotelu europejskim. Także Gebetner sąsiadował niemalże z Trzaską, Ewertem i Michalskim, a potem obydwie firmy znalazły się na Pradze. No i jeszcze tutaj urządzenie znane z całej okupacyjnej Europy, które świetnie funkcjonowało jeszcze przez chyba dwa powojenne dziesięciolecia. Już nie tyle ryksza, co tak zwana ryksza towarowa. Rowerowa. Tu nie wiem, nie potrafię, nie, czy pan może skomentować to zdjęcie. Nie pamiętam, nie wiem gdzie. No rozumiem, że spożywczy, mały prywatny sklep spożywczy. A to jest ulica Lwowska u zbiegu z ulicą Koszykową. Ten budynek, który jest budowany na rogu ulicy Pięknej. Po lewej stronie taki ogryzek parterowy. Dzisiaj znajduje się tutaj biurowiec. Nie pamiętam jego nazwy, jakąś norweską nazwę ma. A po prawej stronie tutaj stoi kamienica, która została rozebrana pod koniec lat 70. Ponieważ ten budynek stał dokładnie naprzeciwko Wydziału Architektury, toczyła się wielki bój o zachowanie tej kamienicy, to uczestniczyli w tym pracownicy Zakładu Historii Architektury. Nic się nie udało, dom został rozebrany i tam przez całe lata był parking. A dzisiaj stoi tu budynek, jeden z pierwszych biurowców zbudowany przez firmę austriacką, czyli IPC, dawne IPC, z takim charakterystycznym szklanym narożnikiem. To, co jest w głębi dalej, to jest szkoła gastronomiczna na Poznańskiej, tak. Komentarz? Nie. I tu, no tutaj widać, że jak się na zdjęciach Zbyszka Siemaszki, czy Zbyszko Siemaszki, to Warszawa jest piękna. Te wszystkie fragmenty są naprawdę takie jak z żurnala. Jeszcze często było tak, że zanim zdjęcie zostało zrobione, przejeżdżała polewaczka i polewała asfalt, żeby lśnił. Zbyszko Siemaszko czekał też na, tak jak zupełnie jak Czesław Olszewski przed wojną, najlepszy fotografik architektury przedwojenny, czekał na chmury, aż przyjdzie taka cała armada chmur i ona tworzyła plan. A tutaj mamy prawdę o Warszawie i taka Warszawa była. Ona była po prostu badziewiasta, bo było zawsze... Słucham? No ja rozumiem, ale Warszawa, ale jest prawda o Warszawie tutaj. Że ta Warszawa była taka no zawsze narzekano na wykopki. Że jak położono chodnik, to zaraz się ktoś pojawił i ten chodnik rozkopał. I naprawdę pamiętam takie miasto. I taka Warszawa była. I Tygodnik Stolica też o tym nieustannie pisał. A tu rzeczywiście jest spotkanie dwóch psiarzy. Tak? Czy pan jeszcze?
Nie idealizowałem tego miasta. No właśnie. Plakaty i słupy ogłoszeniowe, czyli to kolejny element takiej małej architektury też, tak jak budka telefoniczna. A tam widać w odbiciu szyby autobus szosą. Tak, istotnie. A dziewczyna ze szkoły? Starczą, czyli z jakąś zmorą wszystkich uczniów. No i zachęcali do wstępowania do ochotniczych chówców pracy, zauważcie tutaj. Tak. No i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. To chyba są takie najbardziej klasyczne zdjęcia. Tak? To jest pana klasyka. Zdjęcie, które każdy uwielbia publikować. Nowy świat nocą, z tymi samochodami, z tymi światłami. Ale proszę zobaczyć, tu nie ma neonów jeszcze. One się potem pojawią. To są po prostu lata, tylko to światło tak... wydaje się, że to jest jakaś fantastyczna zupełnie metropolia tutaj. To jest też pewien zabieg techniczny, ponieważ to nie było tak prosto włożyć film, iść, zamknąć aparat i iść robić wieczorem zdjęcia. Nie. Jednak te filmy nie miały takiej czułości, żeby z ręki zrobić tego typu zdjęcie. Więc na szczęście przychodziły jeszcze niemieckie wywoływacze. Cały czas pracy w stolicy. I był wywoływacz, który był w płynie, który nazywał się Iconal. I Iconal trzeba było rozcieńczyć. Bardzo mocno rozcieńczyć, bardzo dużo wody i bardzo mało Iconalu. Ale to wywołanie trwało godzinę. Trzeba było godzinę, wiecie Państwo, co to jest koreks? Takie czarne pudełko, które ma dekiel, który musi być szczelny i w tym pudełku jest szpulka, na której jest ten film. I trzeba było przez godzinę trzymać to pudełko i troszkę go agitować. I po godzinie to się wylewało. To był wywoływacz jednorazowy, on już był zużyty. I się płukało ten film. I dzięki temu zabiegowi ten film miał to, co dzisiaj nazywamy 1600 ASA może. Czyli był bardzo czułym materiałem. I dzięki temu można było zrobić z ręki na 25 sekundy na ulicy zdjęcie. Przy jasnym obiektywie oczywiście. Ja miałem bardzo jasny obiektyw do tego typu zdjęć. Czyli na co składa się optyka i chemia, aby to zdjęcie uzyskać w tej jakości. No i właśnie jest chyba cały film, bo tych zdjęć mamy wiele. Mhm. To jest Chmielna, pawilony prywatne, gdzie kobiety uwielbiały robić zakupy, bo dostawały tam towary, których nie było w sklepach państwowych. Komisy na Chmielu. Komisy i rzemieślnicy. Jeszcze kolejne, znowu w zasadzie to samo miejsce, bo tutaj to jest to od strony skrzyżowania z Nowym Światem, czyli spod gmachu BGK dawnego. A tu może też dobrze widać tramwaj. No nie ma tak zwanych winogron, ale luźno nie jest w nim. I drzwi otwarte. No cóż, to nie wiem, co, w każdym razie szpan lat 50. O tak. No a samochód jest pewnie sam. Nie tak? Jest to widok powszechny, tego typu samochód. Ale to jest sam, czy to jest... Nie, to jest właściciel, siedzi za kierownicą. Ale nie, czy ten samochód jest samym zrobionym przez właściciela? Ja nie wiem. To jest jakiś chyba składak. Ale tak zrobiony na sportowy. Mhm. I to jest na
była bardzo popularna kawiarnia na Starym Mieście, Gwiazdeczka, nie wiem czy pan... Tak, tak, oczywiście i tam widać jeszcze szyld tej Gwiazdeczki. Tak. Na ulicy Piwnej. Na ulicy Piwnej. I jeszcze na Stare Miasto można było wjeżdżać samochodem w ogóle. No to jeszcze do początku lat 70. czy do lat 70. Nawet autobusy wjeżdżały na rynek Starego Miasta. To jest ulica Francuska. I skuter. I skuter, który, tak. Ale kilka razy pan fotografował też właśnie skutery i dziewczyny obok tych skuterów. No bo to jest bardzo przyjemny pojazd. A to? To jest kawiarnia prywatna na Walecznych, która chyba całą komunę przetrwała. I na tym kończymy, więc chyba teraz poprosimy państwa o pytania do pana, tak? Tak, ja tylko się usprawiedliwię, bo my zajrzeliśmy tylko do dwóch pierwszych katalogów, po czym to nas jakby trochę przytłoczyło i wybraliśmy te zdjęcia. Powinien być troszkę wieczór przez komunikację miejską chyba sponsorowany dzisiejszy, tak mi się wydaje, albo przez jakąś kawiarnię, niestety nie jest. Także to archiwum jest bardzo duże. W Agorze znajduje się kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, 45. Tadeusz ma drugie tyle i kiedy się sięga, to z takim impetem zaczyna się oglądać te zdjęcia, a potem to po prostu przytłacza i właściwie nie wiadomo, czy wybrało się to, co się chciało, czy powinno się wybrać to, co się chciało. Tego jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś asystentka, która pomoże Tadeuszowi porządkować tą część, która jest u niego w domu. I że zostanie to w jakiś sposób bardziej skatalogowane. I wydamy następną publikację. Tak, a teraz no myślę, że już, ponieważ zamknęliśmy się chyba, mam nadzieję, w półtorej godziny, to my zakończymy. Jakby tutaj. Jeżeli ktoś z państwa ma pytania, będę podchodził z mikrofonem, dobrze? Tutaj wybraliśmy zdjęcia warszawskie, dlatego że tydzień temu mieliśmy spotkanie troszkę takie bardziej biograficzne i też ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, Dom Spotkań z Historią, który dużo robi tematów o Warszawie po prostu. Tak, czy ktoś chce pana Tadeusza oczywiście spytać o coś, albo panią Małgosię. Albo pana Majewskiego. Nie no, ja tylko jestem prowadzący. Tadeusz jest ekspertem od swojego życiorysu. Ja jestem ekspertem od pisania o tym życiorysie, przynajmniej w tej książce, a pan Jerzy Majewski jest ekspertem od Warszawy, także... Sami eksperci. Sami eksperci, wieczór ekspertów. Mają państwo tak. Szczęście uczestniczyć w takim wieczorze. No to jak nie, to chyba skończymy. W takim razie. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.